witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiele osób poszukuje nowych, ciekawych ubrań na tak zwane stylizacje przejściowe albo już jesienne. Ja wybrałam się do Zary i jak już mówiłam w poprzednich filmikach, w Zarze cały czas króluje klasyka, ale stuningowana na jesień, zima 2024-2025. I dzisiaj pokażę Paniom kilka ciekawych, modowych zestawów. Oczywiście plus piękna klasyka, która nadaje się do pracy na co dzień, a także i na wyjście. W Zarze można kupić swetry 100% wełna i 100% kaszmir. Oczywiście te sweterki są znacznie droższe od tych z poliestru, które można kupić za, przypuśćmy, 130 czy 140 zł. Ale ja wybrałam, a po prostu wisiał, bardzo mi się podobał, w pięknej, ciemnej szarości. Szarość również jest bardzo modna w tym sezonie. Poza tym na jesień szarości można połączyć z tak wieloma kolorami. Ja najbardziej lubię łączyć szarość z ciemną fuksją, z takim ciemnym, nasyconym różowym, albo wręcz przeciwnie, szarości z jasnymi pudrowymi różami. Więc wybrałam sobie sweterek, zwykły, klasyczny sweterek, który można nosić do pracy, do szkoły na co dzień. Można nosić go samego, można nosić z koszulami. To już tylko od nas zależy, jak wolimy nosić swetry. Do tego wybrałam kamizelkę w malutką krateczkę. Kamizelki są super modne, małe krateczki, większe krateczki, olbrzymie krateczki są bardzo modne w tym sezonie. Do tego spodnie wykonane z tego samego materiału w tą samą krateczkę. I kardigan ciemnobrązowy, taki czekoladowy, z lamówką w kolorze śmietankowym. No i zobaczmy, co mi z tego wyszło. Wyszła mi piękna biurowa stylizacja, piękna klasyczna stylizacja. Jeżeli dołożymy białą koszulę, no cudowna stylizacja do biura. Również i cudowna stylizacja nawet i na popołudniowego drinka, czy w ogóle spotkanie biznesowe, bo przecież biała koszula i kamizelka to jest taki must have prac biurowych. Więc bardzo mi się podoba. Do tego dołożyłam przecudowne, przewygodne loafersy zamszowe. Można również kupić baleriny zamszowe i Mary Jane zamszowe. I jeżeli ktoś lubi tego koloru buty, czy lubi w ogóle zamsz, to naprawdę proponuję, bo są tak wygodne jak pantofle. Gdyby nie to, że loafersów mam po prostu naprawdę dziesiątki par, to chyba miałabym kolejną parę butów zamszowych. Oczywiście niektóre osoby powiedzą, że zamsz szybko przemaka, ale również są preparaty, które ochronią przed deszczem. No i przyłożyłam do tego zestawu kamizelka i spodnie i loafersy, ten brązowy sweterek i też można w ten sposób nosić, chociaż może gdybym wybrała większy rozmiar, bo wybrałam XS, gdyby to może był rozmiar M, taki bardziej szerszy, wtedy ten zestaw byłby taki, z takim większym twistem. No ale jeżeli chodzi o kolor, to również do tych spodni możemy bez problemu założyć ten brązowy kardigan, który jest również super modny w tym sezonie. Do tych spodni w kratkę, chociaż są ciemno-brązowych odcieniach kratki, to założyłam ten szary sweterek i również to świetnie wygląda. Moim zdaniem fantastycznie, gdyby do tego dołożyć, przypuśćmy, czarny żakiet, taki troszeczkę bardziej oversize'owy, pełna, cudowna stylizacja jesienna i nie tylko jesienna, ale ogólnie bardzo elegancka na co dzień i na większe wyjście. W następnej sekcji w Zarze wybrałam zestaw również bardzo klasyczny. Od razu mówię, jestem zakochana i zaraz Państwu opowiem, dlaczego jestem tak bardzo zakochana. Wybrałam sobie Gianni nową kamizelkę w kolorze ciemnego granatu. Do tego wybrałam sobie sweterek, żakiecik, kardigan w formie zakładanego sweterka czy żakieciku, w dodatku jeszcze z baskinką. Baskinki są modne co najmniej od tamtego sezonu, więc jeżeli lubimy tego typu połączenia, w których możemy ładnie podkreślić biodra albo na przykład zatuszować brzuszek, to przypominam, baskinka jest idealna. Myślałam, że ten żakiecik jest idealnym kolorze granatu co żakiecik. No trudno, nie? Ale wyobraźmy sobie, że
że może stworzyć to całkowity zestaw, tak jakby kamizelka była z tym żakiecikiem. Do tego wybrałam białe spodnie, przepiękne białe spodnie z kantem, zwężane do dołu, ale oczywiście w Zarze możemy również dostać spodnie białe o prostej nogawce. Mnie się bardziej materiał podobał właśnie w tych zwężanych i dlatego je wybrałam. I do tego wybrałam czerwone Mary Jane. Jak Pani widzicie, zestaw kolorystyczny, trzech kolorów, dla mnie fenomenalny. Po prostu jestem zakochana w tym zestawie kolorystycznym, czyli granat, białe spodnie i czerwone, mocno czerwone buty. Cudowny zestaw. Brak mi słów, po prostu brak mi słów. Ale dołożę jeszcze teraz ten żakiecik, który miał być w tym samym kolorze, ale okazało się, że nie. I również stworzył się fenomenalny zestaw. Czy do pracy, czy na wyjście, czy na popołudniową herbatkę w stylu angielskim, czy na wyjście na przykład na imieniny, czy na spotkanie. Pięknie, pięknie, elegancko będziemy wyglądać. Biały i granatowy, biały i czerwony, granatowy i czerwony. To są takie zestawy kolorystyczne, które zawsze, zawsze wyglądają fenomenalnie i obojętnie co założymy w tych kolorach, będą mocne, nasycone kolory, zawsze będziemy wyglądały elegancko i kobieco. Przy czym ta kamizelka ma piękne, ozdobne, złote guziki, które są również bardzo modne w tym sezonie. Przymierzyłam jeszcze do tych białych, klasycznych spodni fajny swetr, kardigan, który ma super modowe rękawy, czyli uszyte w stylu beczkowym. Jest to taki super must have tego sezonu, jeżeli chodzi o trendy, czyli beczkowe rękawy przy swetrach, przy bluzkach, przy żakietach, przy płaszczach, przy trenczach, przy kożuchach, wszędzie beczkowe rękawy albo beczkowe spodnie. Jeżeli nie czujemy się na siłach w beczkowych spodniach, to możemy zawsze spróbować beczkowe rękawy przy swetrze. Ja właśnie spróbowałam. Kolor przedziwny, nie do końca mój, to jest taki ciemna musztarda, ale jak się okazało, mam nadzieję, że się również Panią spodobało, z białymi spodniami, czerwonymi butami po prostu wygląda znów fenomenalnie, przy czym zestaw stricte w jesiennych kolorach. Również jestem oczarowana. Nawet ta dziwność tych stojących rękawów zupełnie mi nie przeszkadza, ponieważ jest wyciszona klasycznym dołem i klasycznym kolorem. Czyli biały kolor spodni i piękny, klasyczny, czerwony kolor klasycznego obuwia Mary Jane. To była wersja taka biurowa, dzienna, bardzo elegancka, ale bardzo i wygodna przy okazji. A teraz wersja weekendowa, czyli super modny kolor kaki. Przypominam, jak już wielokrotnie powtarzałam, w tym sezonie odcienie koloru zielonego, łącznie z mocno nasyconymi, ale i z tymi takimi bardziej wojskowymi kolorami zielonymi, również jest super modne. Więc wybrałam zwykłe, klasyczne jeansy w stylu paperback, czyli są troszeczkę wyższe, mają falbankę tak jakby w talii, czy gumeczkę i wtedy to tak tworzy taką falbankę, no i oczywiście paseczek do związania. Szersze, zwężane nogawki, do tego wybrałam pod kolor sneakersy w kolorze białym i w kolorze takiej właśnie lekkiego kaki. Super modowy zestaw, jeżeli chodzi o weekend. Do tego dołożyłam kurteczkę, również super modną, czyli w stylu parki, ale uciętej, takiej krab parki, tak powiem, że krótka parka, fajny stojący kaptur, rękawy, kieszonki po bokach i dodatku jeszcze wiązana na troczki. Troczki są nadal popularne od tamtego sezonu, przypominam, więc troczki, sznurki, jakieś wstążeczki zwisające, to jest wszystko bardzo popularne w tym sezonie. Stworzył się przepiękny zestaw kolorystyczny dla osób, które kochają kolory ziemi, plus zestaw i do pracy, i do szkoły, i na co dzień, lub na eleganckie wycieczki weekendowe, bo przecież nie wszyscy zawsze jedziemy do lasu i nie wszyscy jedziemy w góry. Czasami zwiedzamy też miasta, a czasami nawet bardzo duże stolice europejskich czy światowych państw, więc wypadałoby wyglądać i modnie, elegancko, i pięknie, i kobieco. No więc właśnie czasami taka weekendowa klasyka jest bardzo potrzebna. Aby było tak troszeczkę bardziej elegancko, to
założyłam pod spód tą granatową kamizelkę i również, jeżeli chodzi o zestaw kolorystyczny, bardzo ze sobą współgra, ale równie dobrze możemy mieć po prostu biały podkoszulek, czy zwykłą bluzę, przypuśćmy, w białym kolorze, czy w czarnym kolorze i też będziemy wyglądały ślicznie. Pokażę Paniom jeszcze, jak ten kolor kaki, bo wiem, że nie każdy lubi kolor oliwkowy, kolor kaki, współgra z innymi kolorami, które na przykład ja bardzo lubię. I proszę zobaczyć, mam własne buty zamszowe w kolorze takiego nasyconego fioletu i dołożyłam czerwone baleriny Zary. Zobaczcie Panie, ten kaki kolor i współgra z tym zimnym fioletem i z ciepłą czerwienią. Więc nie bójmy się kaki, jeżeli tylko podoba nam się jakiś element wykonany w tym kolorze, to może być to jeden, pojedynczy, ale równie dobrze może być to, jak to mówią Anglicy, set, czyli zestaw, a przebite kolorystycznie na przykład buty, albo podkoszulek, albo szalik, albo czapka i wtedy ten kolor kaki nie jest tylko już takim kolorem ziemi, ale również jest już takim bardzo fajnie obudowanym, modowym kolorem. No a przy okazji, tak jak ja osobiście wolę kolory, wtedy czuję się lepiej, czuję się bardziej energetycznie, jeżeli mam jakiś mocniejszy akcent kolorystyczny. Zajrzałam jeszcze do Zary młodzieżowej i tam poszalałam dwie bluzeczki gorsety. Przepiękne, czarne, tutaj takie jakieś kokardki przypięte, kwiaty uformowane, cudowne. Tylko, że nie wiem czemu gorset nie rozpina się zameczek w gorsecie do samego końca. To jest przedziwne. Może żeby się to łatwiej trzymało, nie wiem. Ja nie mogłam tego ściągnąć, ale troszeczkę był za mały, bo wzięłam XS, więc S byłaby idealne, ale połączyłam z super modnymi spodniami jeansowymi, czyli klasycznymi spodniami. Oczywiście tak, jedna nogawka jest za długa, taka jak są naturalne, ja mam 1,55 m, więc ta nogawka jest bardzo długa, ale modowo ją podwinęłam i wygląda to w ten sposób. Dołożyłam wysokie szpilki we wzorki zwierzęce, które nadal są bardzo popularne, więc stworzył się taki bardzo kobiecy zestaw. No nie wiem, czy jest to zestaw dla nastolatki, ale ja uważam, że jest to niezwykle kobiecy i modowy zestaw, a na to narzuciłam taki troszeczkę przedłużany crop jacket, czyli obcięty żakiet, ale troszeczkę przedłużany w kolorze ciemnego granatu i w tenis, czyli w taki cieniutki, jaśniejszy paseczek, prążek. Zestaw znów fantastyczny, modowy, z wybiegów, cudowny. Jestem zakochana, tylko po prostu nie mam gdzie w czymś takim wyjść. Drugi gorset czy bluzeczka w kolorze białym. Wydawało mi się, że ten biały będzie jeszcze lepszy, tylko że niestety ktoś z obsługi bardzo nierozważnie przypiął klips do sznureczków, które się rozsuwa. W żaden sposób nie dało się tego założyć, więc musimy sobie wyobrazić, założyłam tylko po prostu na siebie i znów fenomenalny zestaw. Jeżeli ktoś jeszcze jedzie w ciepłe miejsca, to można taką bluzeczkę, o Ibiza albo Majorka, jeansy podniesione tak modowo, jak jest teraz modne, do tego piękne szpilki, przypuśćmy te, które mam na sobie, czyli w kolor, czyli printy zwierzęce, no i do tego ten cudowny top, czy gorset, czy bluzeczka w takich formach jakby gumkowych, no fantastyczna rzecz, na to żakiet i można tańczyć do rana na dyskotece w Ibizie czy na Majorce. No tyle, że ktoś przypiął paseczki i nie da się tego założyć. Ale musimy sobie wyobrazić, cudowny zestaw. Cudowny, fantastyczny zestaw, jeżeli ktoś poszukuje takich właśnie dyskotekowych, takich wyjściowych, takich klubowych, takich randkowych zestawów, to jest super. Zamiast tego klasycznego białego podkoszulka do jeansów można założyć właśnie tego typu odjechaną, modową część garderoby. Przypuśćmy w tym przypadku top czy gorset, na to żakiet i jesteśmy ubrane modnie, kobieco, seksownie, elegancko i niezależnie od wieku świetnie w tym wyglądamy.
Musimy troszeczkę zmieniać już mentalność, że kobiety po 50 nie ubierają pewnych rzeczy. Jeżeli nie chcesz, nie ubierasz, ale jeżeli czujesz modę, chcesz być świetna, chcesz się bawić modą, no to jak najbardziej zakładajmy rzeczy, które nam się podobają. I teraz a propos. Ostatnio widziałam, mieszkam w Krakowie, więc widziałam w Krakowie mnóstwo fenomenalnie ubranych kobiet po 60 i po 70. Wiem, że tam ta świadomość kobiet, że nie muszą już tylko chodzić, przypuśćmy, w klasycznych czarnych garsonkach, jest znacznie większa. I powiem jeszcze więcej. Kobiety te w tym właśnie takim wieku 60-70 są znacznie lepiej gustowniej, znacznie modowiej, tak powiem brzydko, znają się lepiej na modzie, co jest w trendach, niż dziewczyny nastolatki, ponieważ nastolatki chodzą przeważnie w dżinsach, albo w bermudach, albo w podkoszulkach, albo w bluzach i w dodatku jeszcze tylko i wyłącznie w kolorze czarnym. Więc ta świadomość modowa jest znacznie większa u babci niż u wnuczki, no i to w pewnym sensie jest smutne. Ale pokażę Paniom jeszcze, w czym się wybrałam na przymiarki do Zary. To jest mój zielony, lniany zestaw, kupiony kilka lat temu w firmie Mohito. Ciemnogranatowy podkoszulek i z buty, też kupione kilka lat temu w firmie Filippo, w przepięknym ciemnofioletowym kolorze. A wczoraj, lub przedwczoraj, już nie pamiętam, kupiłam sobie przepiękny paseczek, który nie jest może stricte idealnie w tym samym kolorze, tu ściągnę buty, niż te buty, ale jeżeli się założy całość z tym zielonym, tak jak w tym przypadku, w tym zielonym komplecie, to wtedy jest powiązanie, nie tylko, że są buty w odjechanym kolorze, ale jest jeszcze jakaś połączenie, jakaś korelacja z tym fioletowym kolorem i w pasie jest kolejny akcent. Nie udało mi się jeszcze trafić na idealnie taką torebkę, znaczy przyznaję się, raz trafiłam na idealnie, ale się zagapiłam i po prostu ktoś mi podkupił. Była idealnie w tym samym kolorze co buty. Pasek kupiłam w sklepie Ryłko. Nie był drogi, chyba 74 zł, więc dlatego sobie kupiłam. A wiedziałam, że potrzebuję tego typu kolor, który będzie pasował do tego obuwia, nie tylko, bo jak Panie wiecie, ja po prostu kocham kolory, więc mam ogromną ilość pasków i to w przeróżnych kolorach, ale takiego wciąż mi było brak. No i jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się kupić. Ja dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się Paniom podobał ten krótki przegląd nowości Zary. Fantastyczne rzeczy, niektóre bardzo dobrze wykonane, tak jak ten komplet w krateczkę, spodnie i kamizelka. No i przede wszystkim te pojawiające się ubrania wykonane z najlepszych materiałów, czyli wełna i kaszmir. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania, zachęcam do komentarzy. No i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych moich filmików.